Witam Was bardzo serdecznie, przed Wami Konrad Owica, to jest kolejny odcinek symulatora Euro Truck Simulator 2. Postanowiłem, że nagram kolejny odcinek z tej gry z powodu aktualizacji, jaka do niej wyszła. Mianowicie dodano nowe dźwięki silnika ciężarówki. No, brzmi fajnie. Jest to silnik niestety z modyfikacją, ten, który ja mam aktualnie, ale zmienili na pewno dźwięki w samej grze. Dźwięki ma naprawdę wyśmienite. Więc no cóż, ja się właśnie uruchomiłem i możemy wyruszyć drogę. Przepraszam Was z góry za wszelkie szelesty, ale mikrofon mam postawiony aktualnie na kierownicy, żeby nie musieć się za bardzo do niego schylać. Dlatego możecie słyszeć kierownicę oraz inne szelesty. Jedziemy 27 ton pasztetu do Monachium. Bo wiecie co, najlepiej będzie, ja wam pozwolę posłuchać ogólnie dźwięków silnika z ciężarówki. Ogólnie całej gry, a ja się wyciszę, żeście nie słyszeli tych szelestów z mikrofonu, bo to nie może być kiepski pomysł.
trzymaj się prawej strony, a następnie trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony. Dobrze, więc witam Was ponownie po tej krótkiej przerwie. Niestety musiała ona nastąpić, bo musiałem wymienić baterię w moim trackerze. No niestety, baterie też się kiedyś kończą, no akurat to się musiała skończyć od razu po rozpoczęciu mojego nagrania. Więc dla Was to była... No i nie mniej niż sekunda, no dla mnie potrwało to trochę dłużej, ale kontynuujmy. Do roboty. Trzymaj się lewej strony.
Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto.
jedź prosto. Szukanie nowej trasy. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Jesteś u celu.
do dzieła. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. Dobrze, więc to było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. I do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.